Witajcie w kolejnym dniu naszych spotkań medytacyjnych z cyklu Światło Świata. Proponowana myśl na dzisiejszy dzień to: nie gram już w lęk. Długo graliśmy w tę grę. Wymyśliliśmy tę grę. A następnie uwierzyliśmy, że jest prawdziwa. Podtrzymywaliśmy grę w lęk poprzez trzymanie się odrębnej tożsamości, którą myśleliśmy, że jesteśmy, i poprzez naszą walkę o przetrwanie tej tożsamości. I dopóki to robimy, dopóty jesteśmy częścią systemu lęku. Gdy boimy się o przetrwanie ciała, boimy się choroby, boimy się sytuacji ekonomicznej, co się stanie z nami, z naszymi najbliższymi, boimy się systemu, wtedy jesteśmy częścią gry. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy, i teraz jest czas, żeby pamiętać, żeby przypomnieć sobie, że jesteśmy doskonałą, wolną, nieskończoną, piękną, duchową istotą, duchem, duszą, nieograniczoną, niewinną i wolną. Nic nas nie ogranicza. Nie ogranicza nas to, co mówi świat. Nie ograniczają nas opinie innych. Nie ogranicza nas system. A więc możemy spojrzeć na obecną sytuację z koronawirusem jako na przypomnienie, że system lęku nie działa. Odkładam zabawki lęku. Wierzyłem w ten system przez jakiś czas, służył mi on przez jakiś czas, ale już mi nie służy. Wydawało nam się normalne przez lata, że system nagród i kar, który wytworzyliśmy, całe rządy, wymianę pieniężną, podatki, konieczność pracy od do, że to wszystko jest normalne. Ale to wszystko był system oparty na lęku. I teraz ten system się rozpada i resztkami sił próbuje się chronić. Egotyczny system próbuje się chronić, tworząc jeszcze większe obostrzenia, jeszcze większą formę kontroli. Ale to już nie zadziała, ponieważ jest tylu z nas, którzy budzą się lub są przebudzeni i nie dają się już nabrać na tę grę. Widzą po prostu oszustwo. I nie chodzi tu tylko o to, żeby widzieć oszustwo w tym, co jest na przykład w mediach, w całym wyolbrzymianiu sytuacji. Chodzi o to, żeby zobaczyć, że oszustwem jest cały system naszej percepcji. Wszystko, w co uwierzyliśmy. Cała nasza tożsamość. I świat, w którym uwierzyliśmy, był oparty na lęku, a lęk jest oszustwem. Lęk nigdy nie jest prawdą. Nie musimy się bać, nie musimy już grać w tę grę. Nie musimy się bać choroby. Choroba może być błogosławieństwem, może nam pokazać, co w nas jeszcze jest do obnażenia, co w nas jest do przebudzenia i uzdrowienia. Nie musimy się bać pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ponieważ to tylko pokazuje nam, gdzie jeszcze możemy coś zmienić w nas. Porażka może nas wznieść jeszcze wyżej, tak zwana porażka, ponieważ w rzeczywistości nie ma porażek. Nie musimy się bać systemu. Nie chodzi o to, żeby walczyć z systemem, nie chodzi o to, żeby wierzyć w kolejną teorię spiskową, lecz wziąć odpowiedzialność. To nie system mną rządzi. Ja rządzę swoim umysłem.
To nie ktoś inny mną kieruje, to ja kieruję swoimi działaniami. Ja jestem odpowiedzialny dzisiaj za to, żeby podtrzymywać częstotliwość miłości. Nikt nie może powiedzieć mi, kim jestem. Nikt nie może powiedzieć mi, bój się. Lęk jest prawdziwy. Musisz się bać, musisz robić to, bo tak ci mówię. Nikt cię nie zmusi do tego, żeby się bać. To jest twoja decyzja. Możemy robić te pewne rzeczy, które robimy teraz, jak na przykład pozostawanie w domach, czy w kwarantannie, czy zakładanie rękawiczek w sklepach. Nie chodzi o to, żeby pobudzać lęk w tych, którzy jeszcze się boją, ale chodzi o to, żeby być szczerymi wobec samych siebie. Że ja już nie kupuję, już nie nabieram się na tę grę w lęk. Ja wiem, kim jestem, biorę odpowiedzialność za swoje życie i dzisiaj podtrzymuję częstotliwość miłości. Pamiętam. Nie ma się czego bać. Jestem odpowiedzialny za to, żeby pamiętać swoją rzeczywistość, ponieważ tylko gdy ją pamiętam, mogę wpierw stworzyć tą nową ziemię w swoim sercu, w swojej świadomości, a następnie również w formie. Kto powiedział, że musimy kontynuować w takim systemie, jaki panuje obecnie na świecie? Opartym na lęku. Nie musimy kontynuować tej gry nie tylko w swoich sercach, ale również w formie. I ta forma również się zmieni, gdy wpierw przemienimy swoje umysły, gdy sami weźmiemy odpowiedzialność za siebie i nie będziemy dłużej poddawać się lękowi. I następnie będziemy przykładem dla innych, że nie ma się czego bać. A więc trwajmy dzisiaj jako obecność miłości. Podnośmy tę częstotliwość, dbajmy o tę częstotliwość miłości. A jeśli obniży się nasza częstotliwość, jeśli będzie nas kusić, by się martwić o coś, by się bać, to przypomnijmy sobie, że to jest tylko złudny system oddzielenia, wymyślony po to, by podtrzymywać grę. Gdy boimy się czegoś, to wierzymy, że jest to na zewnątrz nas, wierzymy w oddzielenie i podtrzymujemy ten lęk poprzez nasze myśli na ten temat. A więc dzisiaj zamiast myśleć na temat tego, czego się boimy i podtrzymywać w ten sposób lęk, możemy nawet poczuć, jak przepływa fala napięcia czy lęku w nas i w ten sposób, gdy pozwalamy jej przepłynąć, nie trzymamy się jej, rozpoznajemy, że to jest nic, to jest tylko energia, niewinna energia. Nie musimy nadawać jej mocy. Możemy poczuć pokój w samym środku uczucia lęku. Zamiast projektować ten lęk na zewnątrz poprzez nasze myśli o nim. Dajmy sobie kilka minut na pobycie z tą myślą. Nie ma się czego bać. Nie gram już w lęk. Podtrzymuję częstotliwość miłości. Na tym skupiam moją uwagę. Gra w lęk się skończyła. Odkładam zabawki lęku. Jestem miłością. I dzisiaj dbam o częstotliwość miłości. Dzisiaj dbam o to, żeby mieć miłujące myśli, żeby tylko te myśli dawać, tylko te myśli szerzyć. I jednocześnie jestem szczery wobec siebie. Jeśli pojawia się lęk, rozpoznam go, poczuję, a to jest jeszcze część tej gry. Dobra. Nie muszę podtrzymywać tej gry poprzez myślenie o tym. Mogę poczuć to, co jest. I mogę pozwolić temu rozpuścić się w mojej miłości, w mojej świadomości.
dajmy sobie kilka minut ciszy z tą myślą. Nie ma się czego bać, nie gram już w lęk. Nie gram już w lęk. Możemy sobie przypominać tę myśl w każdej chwili w ciągu dnia, kiedy będzie nas kusiło, by się martwić, by projektować na zewnątrz siebie jakąś myśl, że coś tam jest zagrożeniem. Nie ma czegoś takiego, to są tylko myśli. To jest całe złudzenie, ten właśnie dualizm, to rozdwojenie umysłu, to projektowanie myśli gdzieś tam. Pozwólmy, żeby to wszystko było tu. To nigdy nie jest gdzieś tam. Bądźmy ze sobą. Bądźmy w swojej częstotliwości, niezależnie od tego, co w świat nas rzuca, jakie informacje, co nam mówi, co kto inny o nas myśli. Zadbajmy wpierw o to, by samemu być w pokoju, by samemu być w miłości. Gdy my jesteśmy w tej częstotliwości miłości, gdy pamiętamy, kim jesteśmy, wówczas dajemy szansę również tym, którzy są gotowi się przebudzić, by dostroili się do naszej częstotliwości. Gdy natomiast nabieramy się na lęk, to rezonujemy jedynie z tymi, którzy również nadają na tych falach, na tej częstotliwości lęku i nic się nie może zmienić. A więc pamiętajmy o naszej odpowiedzialności. Mamy pamiętać, kim jesteśmy. Mamy pamiętać, że jesteśmy tu obecnością miłości. I nie musimy się już nabierać na tę starą, zużytą grę w lęk. Jestem miłością, jestem pamięcią Boga, jestem doskonałą świadomością, jestem czystym duchem, który przejawia się tu przez chwilę w formie i nie muszę przejawiać się tutaj w formie, nieustannie walcząc o przetrwanie i bojąc się. Mogę przejawiać się tu przez chwilę w formie z doskonałą pamięcią tego, kim jestem, przemieniając w ten sposób swój świat.
Dziękuję. Nie nabieram się już na lęk. Widzisz, jak rozmontowujemy tę grę? Nie musimy próbować kogoś naprawiać, zmieniać, narzucać mu czegoś. Sami w sobie to zmieniamy i stajemy się następnie przykładem dla innych. Nasz uśmiech, nasza postawa, nasz pokój, nasza miłość, nasza częstotliwość, jak również na pewno za tym pójdą działania, nasze działania wypływające z tego pokoju stają się przykładem dla innych, że nie ma się czego bać. Dziękuję.